I mój kolejny gość, pani Kinga Gajewska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. Który to jest miesiąc? No, już końcówka. No, jeszcze dwa. Zostały jeszcze dwa. To chłopiec czy dziewczynka? Chłopak. Super, gratulacje. Dziękuję. A teraz a propos tej soboty. Bo w zasadzie w internecie spowodowaliście burzę, ale nie jakimś konkretnym postulatem, tylko tym, że kradniecie tematy innym. Tematy, które tak naprawdę guzik was obchodzą. Ja jestem bardzo dumna z tej konwencji i z postulatów, które przygotowaliśmy. To nie była konwencja zrealizowana tak ad hoc, tylko przygotowywana przez prawie półtora roku przez naszą koleżankę. Przez przypadek tydzień przed kongresem Biedronia. Czy zaplanowana już dużo wcześniej i przez półtora roku jeździliśmy po całej Polsce. Odbyło się około ponad 50 spotkań na terenie całej Polski, w każdym regionie. Rozmawiałyśmy z Polkami, bo głównymi uczestniczkami tych paneli Sprawa Polek w Polsce były kobiety Platformy Obywatelskiej. Zapytałyśmy, czego potrzebują kobiety. Odpowiedziały nam i nasza koordynatorka sprawy Polek, Monika Wielichowska, przygotowała szereg postulatów, które po prostu usłyszałyśmy. I to jest z jednej strony przywrócenie rzeczy, które były wcześniej realizowane przez te 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, a z drugiej strony zupełnie nowe postulaty. A zacznijmy od tych starych, bo tu się pojawia od razu, a co zrobiłyście, czy co zrobiliście przez 8 lat? Tych programów i polityka prokobieca była naprawdę bardzo szeroka, bo z jednej strony finansowanie in vitro, dostęp bezpłatny, czy dostęp do recepty, czy do tabletek dzień po bez recepty, również budowa żłobków, przedszkoli, czyli umożliwienie matkom powrotu na rynek pracy po urodzeniu dziecka. I teraz takim doskonałym przykładem jest po prostu pokazanie liczby żłobków. W 2007 roku żłobków w całej Polsce było 373, panie redaktorze. Natomiast już na koniec rządów Platformy, czyli w 2015 roku, było ich ponad 2,5 tysiąca. Także skok jest diametralny i ja jestem bardzo wdzięczna i bardzo dumna z tego, co zrobiła Platforma Obywatelska. Teraz powinno się oczywiście dalej wspomagać Ale te pani programy. Ale pani rejestrowała to, co wam zarzucano. W internecie to była właściwie totalna burza w sobotę. Znaczy, ja rozumiem, że... Za mało, za późno, nieautentycznie, to nie wy. Ja rozumiem rozgoryczenie, a może nawet nie rozumiem rozgoryczenia strony Roberta Biedronia. Ja bym szukała na jego miejscu to, co nas łączy, a nie to, co nas dzieli. Co z tymi Mamy pilniczkami? Bardzo... Symbolem według ludzi, jak rozumiem, ruchu Biedronia, symbolem stosunku Platformy do kobiet i do problemów kobiet jest macie dziewczyny pilniczki, podpiłujcie sobie paznokcie. To rozdawałyście. Doskonałym przykładem... na jakiejś konwencji, czymś takim, tak? Doskonałym przykładem na politykę prokobiecą Platformy Obywatelskiej jest to, że mamy parytety w wyborach do Sejmu. 35% kobiet bądź mężczyzn musi się znaleźć na listach. Doskonałym przykładem jest właśnie budowa żłobków przedszkoli. Jest urlop, najdłuższy urlop rodzicielski w Europie. Jest wprowadzenie urlopu ojcowskiego. Dobra, a jeśli chodzi o te postulaty obyczajowe, druga strona powie, związki partnerskie. Za jest ta Platforma, czy nie? Oczywiście, że jesteśmy za. Tak? Mamy gotowy projekt. Grzegorz Schetyna jest za związkami partnerskimi? Mamy gotowy projekt. Nie pytam Artura się, czy macie gotowy projekt. Pytam się, czy szef partii jest za związkami partnerskimi, bo jak nie jest, to raczej ten projekt nie ma szans, żeby być porusowany, gdyby na przykład został premierem. Więc takie pytanie. Czy przewodniczący partii popiera ten postulat? Myślę, że to pytanie najlepiej jakby było skierowane do Grzegorza Schetyny. Wynika, że nie ma pani jasności do tego stanowiska. Natomiast mamy gotowy projekt Artura Dunina, który leży na stole. To jest projekt Platformy Obywatelskiej. Wszyscy posłowie łącznie z Grzegorzem Schetyną byli za... na stole, a nie w tak zwanej lasce marszałkowskiej? No, w tej kadencji bardzo wątpię. Inne projekty zgłaszacie. W
tej kadencji bardzo wątpię, żeby takie przepisy jak na przykład liberalizacja przepisów aborcyjnych bądź związki partnerskie byłoby tylko i wyłącznie wyłączeniem burzy. A czy byłaby pani za? Następnej kadencji. Załóżmy, za związkami partnerskimi? Tak? Absolutnie tak. A aborcja? Tak, uważam, że powinno się zliberalizować przepisy. Natomiast to jest bardzo trudna, to jest bardzo trudny temat i współczuję kobietom, które muszą podejmować takie decyzje. To wiadomo, ale czy wy na agendzie postawilibyście ten temat, czy uważacie, że to raczej podzieli nasz elektorat, więc lepiej tego nie tykać? No szczerze. Dziś wiemy, że ponad 60% społeczeństwa jest za utrzymaniem dotychczasowych przepisów aborcyjnych. Czyli lepiej tego nie tykać. To jest, są trzy przypadki, w których kobieta może, może dokonać aborcji. Jakby głównym postulatem Platformy, o czym mówiliśmy również na konwencji sobotniej, jest to, żeby nie dopuszczać takich sytuacji, czyli szeroka edukacja seksualna w szkołach, czyli właśnie dostęp do tabletki dzień po, bez recepty. Dlaczego pani poseł nie powie i dlaczego wy w Platformie nie powiecie: kochani, Polacy są w tej sprawie podzieleni, wywołanie tego tematu. Rozumiemy, że są tacy, którzy chcą liberalizacji, ale to spowodowałoby wojnę, a i tak głosów wystarczająco wielu nie ma. Więc nie możemy tego poprzeć. Może tak po prostu. Bardzo dziękuję, że pan redaktor to mówi, bo to właśnie mówimy przez, przez czyli rok. Nie, czyli nie popieracie tak, tak jak w tamtym roku było głosowanie dotyczące zaostrzenia przepisów aborcyjnych i liberalizacji, bo wpłynęły do laski marszałkowskiej dwa projekty, to właśnie my tak tłumaczyliśmy. Polacy są za utrzymaniem dotychczasowych przepisów. Natomiast tym, nie ma co. Było za tym, żeby w ogóle nie poszedł ten projekt dalej. Znaczy Platforma Obywatelska głosowała... Z wyjątkiem tych, którzy głosowali inaczej. Te osoby wyciągnięto konsekwencje, z tego zostały usunięte z klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Od kiedy pani jest w Platformie? 10 lat. Czy podejście partii do tematu praw kobiet według pani się w tym czasie zmieniło? Myślę, że przede wszystkim ewaluowało podejście w ogóle Polaków do kobiet i dużo więcej zaczęto mówić o prawach kobiet. Jak mówiłam, te 8 lat Platformy to jest naprawdę skok, jeśli chodzi o dostępność do wszelkich narzędzi prawnych. Z jednej strony i kodeksu karnego, i cywilnego, i właśnie te urlopy, i sama infrastruktura, także infrastruktura żłobków, czy przedszkoli, czy szkół, czy też samorządy działające na rzecz kobiet, parytety. To są rzeczy, które są absolutnie prokobiece i jakby istnieje potrzeba dzisiaj coraz większego uczestnictwa kobiet. Ja wiem, ale jak rozumiem, że partia, czy przynajmniej część partii niezbędna do tego, żeby w razie nawet zdobycia władzy postulaty stały się prawem, że ta część partii, jak duża, tego nie wiemy, wciąż nie jest na etapie, kiedy na przykład związki partnerskie, czy liberalizacja aborcji, czy legalną, w pełni legalną aborcję mogłyby poprzeć, tak? Nie chcę wypowiadać się na temat legalizacji, liberalizacji przepisów aborcyjnych za wszystkich posłów Platformy Obywatelskiej, ale na pewno jeśli chodzi o związki partnerskie, to mamy przygotowany, jak mówiłam, projekt Artura Dunina, który był w ubiegłej kadencji w Sejmie i wydaje się, że byłby idealny, czyli następna kadencja byłaby idealną okazją do przegłosowania takiego programu. Czy jak ale Barbara wierzę, Nowacka na konwencji mówi o problemach kobiet i przedstawia dość, teraz ładne słowo, nadużywane pewnie, ale trudno, progresywne postulaty w tej sprawie. Czy ona mówi w swoim imieniu, czy ona mówi w imieniu kobiet w partii, czy ona mówi w imieniu większości partii, czy ona mówi w imieniu także przewodniczącego partii i całej partii?
Barbara Nowacka, która nie jest, jest naszą koalicjantką z Inicjatywy Polskiej, występując na konwencji Platformy Obywatelskiej, przedstawiała również program całej Platformy Obywatelskiej, całej. I postulaty takie jak przywrócenie in vitro, o których mówiła i puszczał pan redaktor przed chwilą w programie, postulaty jak finansowanie in vitro z budżetu państwa, to są rzeczy, które wprowadzała Platforma Obywatelska. Kobiety Platformy. Koordynowała to wtedy akurat pani marszałek Sejmu Kidawa-Błońska. Takie rzeczy jak wprowadzenie tabletki dzień po bez recepty, to też są rzeczy, które realizowała Platforma Obywatelska. Przepisy konwencji antyprzemocowej, to też jakby są postulaty Platformy Obywatelskiej, które realizowała Platforma przez 8 lat. Także nie jest tak, że Barbara Nowacka mówi jakby swoim, za siebie na konwencji tylko i wyłącznie, tylko przedstawia po prostu program Platformy Obywatelskiej. Czy myśli pani, podobnie że... jak i Henryka Bochniarz, która była również obecna na naszym... I będzie kandydować z Platformy. Tego nie wiem, ale, nie ale wiem, że postulaty, które przedstawiła, czyli udział kobiet w spółkach Skarbu Państwa, w zarządach spółek plus spółkach komunalnych, to jest postulat, który jest propozycją Platformy Obywatelskiej. Czy myśli pani, że te wszystkie kwestie obyczajowe to jest coś, co może was, z jednej strony was, Platformę, uczynić bliższą ruchowi Biedronia, tak, że się dogadacie, czy to jest coś, co będzie stanowiło linię podziału nieprzekraczalną, ponieważ nie jesteście w stanie pójść tak daleko jak oni? Wydaje mi się, że to, co przedstawiliśmy podczas konwencji, jest doskonałym przykładem na to, co łączy nas z Robertem Biedroniem i też polecałabym panu prezydentowi, żeby jakby zwrócił uwagę właśnie, co to nas łączy, a nie co nas dzieli. Na tym się skupić. Naszym wspólnym celem powinno być pokonanie... To musi się skupić na tym, co dzieli. Naszym głównym celem przede wszystkim powinno być odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy. Nie jestem przekonany, czy podzielę to przekonanie. Dlatego mam nadzieję, że wyborcy też zweryfikują, co jest celem Polaków, bo dzisiaj mówienie o legalizacji aborcji, liberalizacji przepisów jakichkolwiek, związkach partnerskich, finansowaniu in vitro, edukacji seksualnej w szkołach, to są tematy, które są niemożliwe po prostu do zrealizowania z Prawem i Sprawiedliwością i zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Z Platformą oczywiście, to jest nasz program. Dlatego tutaj powinien, to było, powinna być dla niego oczywistość, że jesteśmy dla niego partnerem. To się w sobotę dowiemy z jego wystąpienia na Torwarze, czy to jest oczywistość. Pani Kinga Gajewska była moim gościem. Serdecznie dziękuję i powodzenia życzę. Dziękuję bardzo.